Z inną sytuacją. Słuchajcie, młoda dziewczyna, 14-letnia, mieszkała na wsi z rodziną i strasznie chciała mieć konia. Strasznie ona tak kochała te konie i strasznie tego konia chciała mieć. I wymyśliła sobie sposób taki, żeby tego konia zdobyć, 14-latka, to ona weźmie cielaka, wyhoduje go na krowę, tak? I potem go sprzeda i kupi za to konia. Sprzeda go do rzeźni. Tak. No i ona wychowywała tego cielaka, ale ona się z tym cielakiem zaprzyjaźniła. I w związku z tym, jak się zaprzyjaźniła i ten cielak się cieszył, rósł do normalnych rozmiarów, ale był bardzo z nią zaprzyjaźniony, bardzo był przyjacielski taki, się cieszył na jej widok i tak dalej. I ona zaczęła mieć oczywiście wyrzuty sumienia, że ona będzie musiała go oddać na rzeź po to, żeby sobie móc kupić tego konia. Nie? Tak, i scena, kiedy rzeczywiście postanowiła to doprowadzić, jednak mimo, że już miała bardzo trudne wyrzuty sumienia, duże. I ta scena była taka, że no, przyjechał człowiek po nie wiem, czy to był byk, czy to była krowa, i oczywiście zawiązał rogi, a kiedy ona to robiła, żeby go ściągnąć na przykład z patwiska i tak dalej, to nie było żadnego problemu potem, ponieważ to zwierzę jej ufało, było z nią zaprzyjaźnione. Nie? A tu przyszedł ktoś, pojawił się ktoś, kto zawiązał i brutalnie zaczął ciągnąć tam na platformę samochodu i to zwierzę zaczęło to odczuwać. I ta dziewczyna była tego oczywiście świadkiem. I to było dla niej tak straszne, że ona po dzisiejszy dzień nie mogła tego zapomnieć, że po prostu ona swojego przyjaciela oddaje teraz na rzeź, bierze za to pieniądze i może sobie tego konia ukochanego kupić. Nie? Także to była dla niej straszna trauma. Straszna. To się nadaje na film nawet, tak? Pani opowiada, nie? Czy wyszła z tego? Tak. No tak, ale to trzeba było z nią pracować. No. Kupiła tego konia, ale nie powiodło się z tym koniem, musiała zrezygnować, ale z drugiej strony no, to jej poczucie winy oczywiście i to, jak to mówimy, nie budujmy szczęścia na cudzym nieszczęściu, nie? I że to spowodowało, że ten koń tak nie do końca się powiedzmy tam udał. Ona go miała, ale krótko go miała i musiała go z niego zrezygnować po prostu. I powiedziała, że ona już nigdy żadnych zwierząt nie chce mieć, ponieważ dla niej to jest zbyt trudne, jest zbyt wrażliwa. Dzisiaj jest osobą około 30-letnią, ale to było dla niej taką bardzo dużą traumą. Także to są takie przykłady, gdzie potrafi coś tak w nas zalegnąć i to, co w nas zalegnie, może powodować właśnie objawy chorobowe jak najbardziej i też możemy nie wiedzieć tego, skąd się to bierze. Nie? Jak odkopać to, co tam zalega? No to są metody terapeutyczne na to, nie? To są metody terapeutyczne na to. No, to znaczy ja się na przykład takimi rzeczami zajmuję. I to jest taka no, bardzo pasjonująca praca, bo nawet się nie spodziewamy, co można w człowieku odkopać i ten człowiek sam nawet nie wie, co jest w stanie odkopać w sobie. Także jest to bardzo ciekawa praca. Natomiast w tych właśnie, w tej pracy tą wiedzę uszeregował właśnie dr Hammer. I on, ja mam tutaj też to pokazane. O, tutaj mamy taki schemat i właśnie dr Hammer stworzył żelazną regułę raka. Ale dr Hammer stwierdził, że wszystkie choroby są nowotworowe lub nowotworopodobne, że nawet infekcja jest chorobą nowotworopodobną, dlatego że ma taki sam przebieg. Taki sam przebieg. I tutaj, o proszę Państwa, to jest tak pokazane bardzo ładnie, to co mówiłam, czyli tutaj człowiek sobie żyje, i żyje w tej normotonii, czyli ma cykl dnia, cykl nocy, w którym się regeneruje. I tu nagle dotyka go jakiś szok, prawda? Nagle powiedzmy dowiaduje się, że
przychodzi do pracy, gdzie był ceniony, pracę miał płatną, jest w kredycie na dom i na przykład okazuje, dostaje zwolnienie, karton i ma się wynieść, nie? I doznaje szoku. I co się dzieje w takiej sytuacji z organizmem? Więc ten organizm przełącza się, proszę Państwa, z tej fazy, czyli tej fazy aktywnej za dnia, przełącza się na tą fazę i nazwane to zostało sympatykotonią, tak naprawdę, bo ten człowiek wchodzi w taki stan pobudzenia, że nie może spać, nie może jeść, tylko cały czas myśli o tym, jakby rozwiązać ten problem. Nie? Co zrobić, żeby rozwiązać ten problem? Poza tym ma poczucie krzywdy, więc docieka, ale nie ma, zauważcie Państwo, tutaj w tym stanie, nie ma tutaj tej fazy związanej z regeneracją i on się tutaj bardzo, bardzo eksploatuje. Natomiast w tych swoich poczynaniach, w tym stanie pobudzenia, w końcu znajduje sobie kolejną pracę. I jak znajduje tą kolejną pracę, tu jest ten moment, kiedy on rozwiązuje ten swój konflikt. I znajduje pracę i nawet znajduje pracę lepszą, jeszcze z wysokimi zarobkami i teraz może spuścić jak z balona z siebie powiedzmy to, ten lęk, tą niepewność, to napięcie, prawda? Mogłabyś podać kilka przykładów z życia takich właśnie tej fazy aktywnej, kiedy zauważyłaś, jak to przeszło i udało się rozwiązać, żeby to nie poszło w chorobę? Student idzie, szykuje się do egzaminów, nie? Szykuje się do egzaminów, szykuje się, wchodzi w napięcie. I już tylko to, że on wchodzi w napięcie, on się intensywnie uczy, on powiedzmy no, mało śpi, czyli się nie regeneruje, nie równoważy się, ale się eksploatuje, prawda? I tu jest taki moment, tu może nie ma dla niego jakiejś wiadomości, ale jest ten moment, w którym rozpoczynają się egzaminy i on musi do tych egzaminów stanąć. I on właśnie w tej czerwonej fazie tutaj, on no, jest taki podekscytowany, napięty, uczy się, ale jest w jakimś lęku, czy powiedzmy, czy mu się uda. I potem podchodzi do tych egzaminów, zdałem egzaminy i teraz mogę odpocząć. I co on robi, jak mówi, mogę teraz odpocząć? I teraz organizm zaczyna chorować. Teraz on dopiero zaczyna chorować. Dlaczego? Dlatego, że ten moment rozwiązania konfliktu, czyli zdania egzaminu, powoduje, że jego konflikt został rozwiązany i on teraz odczuwa bardzo duże zmęczenie, ale to zmęczenie jest efektem tej eksploatacji tutaj. I odczuwa bardzo duże zmęczenie, może się pojawić temperatura, może zacząć się bardzo pocić, musi leżeć po prostu. Ale możemy sobie pomóc, nie? Czyli jeżeli mamy temperaturę, jeżeli powiedzmy jesteśmy zmęczeni, no to możemy sobie wspomóc ten organizm, prawda? Właśnie przez odpowiednią suplementację, ewentualnie leki, zioła, zabiegi różnego rodzaju. To możemy zastosować po to, żeby ten organizm szybciej wrócić do zdrowia. I potem wchodzimy ponownie i kiedy ta faza zdrowienia, bo tutaj na tym schemacie ta faza tutaj to jest faza zdrowienia, która ma też w tej fazie zdrowienia jest taki moment takiego kryzysu, w którym kiedy my sobie tak leżymy, na przykład odpoczywamy, to przychodzi taki moment, że wraca nam na krótko ten, powiedzmy, ten problem, czyli ten lęk przed egzaminami i powiedzmy, i że udało nam się pozdawać te egzaminy i w związku z tym to jest krótkotrwałe, ale to owocuje tym, że na przykład możemy mieć ból głowy albo możemy to wspominać, co było trudne w przypadku tego studenta, bo w przypadku różnych konfliktów ten kryzys jest różny, nie? Czasami bardzo ciężki. I po tym kryzysie na przykład mamy przez pół dnia ból głowy, potem to mija i przechodzimy w drugą fazę zdrowienia, czyli tutaj tą część i potem już wchodzimy w tą fazę, czyli w tę fazę normotonii, czyli normalnej aktywności dnia i nocy. Jeżeli chodzi o alergię, proszę Państwa, to jest tak, alergia to jest wtórny objaw nietolerancji pokarmowych, nie? Czyli najpierw organizm ma nietolerancje pokarmowe. Pamiętajmy o tym, że różnimy się między sobą grupami krwi, i w związku z tą grupą krwi mamy różne nietolerancje.
czyli na przykład grupa zero, która jest grupą dobrze tolerującą mięso, ale ma nietolerancję największą na gluten. Grupa B ma nietolerancję na rzeczy hodowlane, ponieważ wywodzi się z koczowników, czyli ma dobrą tolerancję na dziczyznę, czyli nie toleruje rzeczy hodowlanych i to będzie w niej wywoływało nietolerancję. Grupa A to jest grupa, która jest bardziej wegetariańska. Ich organizmy wydzielają mało soków żółciowych i trawiennych i w związku z tym ona źle toleruje mięso i bardziej pasuje i odpowiadają pokarmy lekkie, lekkostrawne, roślinne, natomiast z mięsem może być problem. A grupa AB to jest taka grupa, która kumuluje nietolerancję zarówno grupy i A i B, czyli grupa koczowników, która jednocześnie nie toleruje mięsa, czyli może tylko jeść to, co roślinne. I teraz, jeżeli jesteśmy osobami, które nie mamy tej wiedzy na swój temat, jakim jesteśmy organizmem, więc jeżeli nie mamy takiej wiedzy, to nie wiemy i jemy no, różne rzeczy. Jesteśmy dzieckiem, które jest w jednej rodzinie, gdzie się je jeden obiad dla wszystkich oczywiście, a może się okazać, że każdy powinien inaczej jeść, nie? Bo każdy ma inną grupę krwi. Tak może być. I teraz sobie tak jemy, spożywamy te różne produkty bez tej wiedzy, co nam służy. I w związku z tym, ale się pojawiają pierwsze objawy, czyli jakieś zaparcia, jakieś bóle brzucha, jakieś niepokoje, jakaś pobudliwość. I potem okazuje się, że pojawiają się jakieś wypryski na skórze i tak dalej. No i oczywiście idzie się z dzieckiem do lekarza i lekarz mówi, że, no, że to jest alergia. Ale pamiętajmy, alergia to jest wtórny objaw nietolerancji, to jest powikłanie nietolerancji. Czyli najpierw mamy nietolerancje nierozpoznane, a potem już jako powikłanie tej nietolerancji pojawia się alergia. I ta alergia może obejmować różne oczywiście czynniki. Nie? Nietolerancja polega na tym, że objawy pojawiają się z przesunięciem czasowym, czyli na przykład miesięcznym, wieloletnim na przykład, a alergia oddziała od razu. Także na przykład zjemy coś, co nas alergizuje i możemy w tym momencie albo spuchnąć, albo stracić przytomność i takich wiele rzeczy, nie? Ale pamiętajmy, że ta alergia jest już powikłaniem, czyli lecząc alergię, my mamy wrócić do tego, do przyczyny, nie? A przyczyną jest nietolerancja pokarmowa. Ale co powoduje nietolerancje pokarmowe? Nietolerancje pokarmowe dla nas wszystkich społecznie, proszę Państwa, powodują zboża przede wszystkim, nabiał oczywiście, no i cukier, ale oprócz tego jeszcze inne czynniki. I to są podstawowe rzeczy, czyli zboża, nabiał, cukier. I wszystkie choroby rozwijają się, znaczy później na bazie tych nietolerancji i dalej alergii. Czyli te wszystkie nadciśnienia, te wszystkie jakieś cukrzyce, jakieś choroby z tego typu, to one się rozwijają z tego powodu, że nie kontrolujemy nietolerancji pokarmowych. Natomiast dzisiaj mamy bardzo wysoko te zmutowane zboża, które są bardzo wysoko glutenowe i to nas zabija. Czyli powinniśmy wyjść ze spożywania zbóż, ewentualnie te zboża, które mają niski ten gluten, czyli ryż, powiedzmy gryka, powiedzmy proso, nie? Kasza jaglana może być, ale a potem to wszystko niestety to się odbija powiedzmy na naszym zdrowiu i oczywiście, że te wysokoglutenowe zboża się świetnie kleją, dlatego mamy całe mnóstwo różnych produktów typu pierogi, naleśniki, ciasta i tak dalej, ale to nas zabija i to ludzie powinni wiedzieć, ponieważ to gluten zakleja kosmki jelitowe, powodując stan zapalny w jelitach, nie? Czyli śluzówka jelit pokrywa się pasmem śluzu, czyli tego glutenu. Jeżeli mamy nabiał, to jeszcze się to włącza i po prostu te kostki odpadają, tworzą się gołe place i jest stan zapalny. Mało tego, gluten rozszczelnia ściany jelit, czyli tworzą się nam dziurawe jelita, jak to się mówi. I te dziurawe jelita będą, no niestety one będą źle funkcjonowały. Dziurawe jelita poznajemy po tym, jak sikamy na różowo po burakach, nie?
I to jest normalne. Czyli mamy rozszczelnione jelita, ale to, co rozszczelnia, to właśnie rozszczelnia nabiał, gluten. I teraz jak mamy takie, powiedzmy, rzeczy w jelitach, no to pamiętajmy o tym, że śluz wynika, gluten jest śluzem. I śluz, powiedzmy, to jest świetną pożywką dla patogenów, czyli dla grzybów, dla pasożytów. Mało tego, ten śluz jeszcze wzrasta, kiedy mamy w użyciu mleko, nie? I produkty nabiałowe. Czyli nabiał dla nas jest toksyczny, jest z kilku powodów toksyczny, czyli z powodu kazeiny, która działa bardzo pobudzająco na system nerwowy, na mózg. Działa uzależniająco, czyli kazeina tworzy taki efekt narkotyku, zwłaszcza to widać w dzieciach, nie? Mleko jest bardzo wysoko glikemiczne. Mleko zawiera śluz i mleko zawiera tą laktozę, która jest dla nas też toksyczna. I jeżeli mamy to w diecie, no to będziemy mieli stany zapalne w jelitach i to jest na mur beton. O co chodzi z tym mlekiem, wiecie Państwo? Bo mleko jest przede wszystkim produktem innego zwierzęcia. Innego zwierzęcia. Oczywiście, że nam się wydaje ludziom, że no skoro spożywamy mięso zwierząt, to co tam mleko będzie nam szkodziło, nie? Też produkt zwierzęcy. Ale tu chodzi i o jedną rzecz, że jak krowa urodzi cielaka i ten cielak zsieje mleko, to jego organizm wytwarza enzym, który pozwala wchłaniać to mleko. Natomiast kiedy cielak przestaje ssać mleko i przechodzi na jedzenie trawy, gdybyśmy go przystawili do ssania mleka, to jego organizm tego nie stoleruje i cielak umrze, ponieważ już nie ma tego enzymu. Ssać mleko do pewnego okresu. Tak, mleko do pewnego okresu, ale mleko danej matki, nie innej matki, tylko danej matki, czyli tak jak cielaki ssią mleko krowy, matki krowy, jak kozy, matki kozy, jak owce, matki owcy, tak my ludzie, matki ludzkiej. Poza tym nie powinniśmy spożywać mleka, dlatego że ono zawiera obce białka. Pamiętajmy, że to, czy będziemy zdrowi, zależy od tego, co pozwolimy w siebie wpuścić. Skąd się biorą te kolki dziecięce? To się wszystko bierze z tego. Wiesz, ja pamiętam, też mam dwójkę dzieci, którym na początku podawałam mleko i widziałam, jaki to efekt przynosiło. Natomiast nauczyłam się na tym, że kiedy byłam w ciąży z synem, to piłam bardzo dużo mleka w ciąży i moje dziecko się urodziło z czym? Było z krzywicą. Urodziło się z krzywicą. A potem córkę, którą urodziłam po paru latach, nie dawałam mleka, znaczy nie piłam mleka w czasie ciąży. I ona urodziła się z pięknymi kośćmi, a syn miał miękkie kości, głowa mu się odkształciła, więc różnica ewidentna, ale to nie tylko to, że ja temu dziecku zaszkodziłam, ja sobie zaszkodziłam też, nie? Także tu właśnie chodzi o to, że takich produktów nie powinniśmy mieć w diecie, ale że jest tradycja, jest trudno wyjść z tradycji. Bo my mamy tradycję spożywania mleka, spożywania produktów nabiałowych, spożywania produktów pszennych na przykład. Czyli to zobaczcie Państwo, ile jest u nas piekarni i cukierni jednocześnie i ile tam różnych wspaniałych produktów, że aż ślinka leci. A czy ta faza aktywna, jak długo ona może trwać? Czy ona ma jakiś określony przedział czasowy? Czy ona się naprawdę może długo ciągnąć? Może się długo ciągnąć. Znaczy powinna być rozwiązana. Może niż te 9 miesięcy. Znaczy powinna być rozwiązana do 9 miesięcy. Ale dlaczego? Jeżeli nie jest, wie pani, to tak jak pokazywałam tą spiralę tymi traumami, prawda? To ona się przenosi dalej, nie? Tylko wzrasta masa konfliktu przede wszystkim, nie? I można żyć z takim konfliktem bardzo, 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 bardzo długo, prawda? Ale on będzie zawsze nam przeszkadzał, ponieważ on może stworzyć szynę taką psychiczną, w którą będziemy wchodzić i będziemy zauważać ten ślad, powiedzmy, tego, co się zadziało w naszym życiu później, nie? I to jest tak, jak, no tak mówię, trauma w nas zaistniała, została i zostawiła, powiedzmy, nam ślad. Jeżeli było to przeżycie bardzo gwałtowne i ciężkie,
to może doprowadzić do choroby nowotworowej i możemy nawet umrzeć. A jeżeli powiedzmy było to doświadczenie lżejsze, to możemy sobie jakoś powiedzmy tam z tym radzić i czasami, kiedy ten konflikt trwa bardzo długo, może go nawet lepiej nie rozwiązywać, bo ta faza kryzysu w fazie zdrowienia może być ciężka przez to, że ten konflikt trwał długo. Podam przykład. Miałam taką pacjentkę, u której się wytworzył nerwiak odbytu. I ją to bolało. Nerwiak to jest taki nowotwór, ale on jest niezłośliwy. Nie? Czyli to jest taka dodatkowa tkanka, która powiedzmy narasta po to, żeby sobie poradzić z problemem. Nie? I tu właśnie jeszcze wracając do tej diety, to powiem tak, że nasze organizmy, żebyście to Państwo wiedzieli, mają takie tendencje do tego, żeby sobie radzić, czyli te systemy samonaprawy, samoregulacji działają w nas i działają w ten sposób. Podam na przykładzie jelit, które są zaśluzowane, czyli są zaklejone śluzem. Nie? Więc jesteśmy tak zorganizowani, proszę Państwa, tak jesteśmy cudownie zorganizowani, że wszystko ma swoje odwzorowanie i wszystko jest tak zorganizowane, żeby sobie organizm radził. No, poza naszą świadomością, uwierzcie mi. To są procesy, które przebiegają na poziomie podświadomym, ale w połączeniu z naszym mózgiem. I teraz, jeżeli na przykład mamy zaklejone jelita, to ponieważ jelita nie mogą być zaklejone, ponieważ one wchłaniają, wchłaniają tłuszcze, wchłaniają powiedzmy te mięsa, to wszystko i nie mogą być zaklejone. I w związku z tym, skoro są zaklejone, bo my mamy dużo glutenu, dużo nabiału powiedzmy w diecie, więc organizm będzie ten śluz przekierowywał. I drogą ewakuacyjną dla jelit jest układ oddechowy. Czyli to są takie schody ewakuacyjne dla jelit. Jeżeli jest za dużo śluzu w jelitach, to ten śluz będzie przekierowywany do układu oddechowego i w związku z tym będziemy mieli stany alergiczne. Na przykład mówimy, że ciągle jesteśmy zaflegmieni, powiedzmy mamy za dużo śluzu w nosie, gdzieś tam w zatokach i tak dalej. Ale mało tego, jeżeli jest organizm bardzo zaśluzowany, tak, ale jeżeli jesteśmy bardzo zaśluzowani, to układ oddechowy, w ogóle organizm tam, gdzie są śluzówki, zacznie tworzyć przerosty. Czyli na przykład polipy to są przerosty, ale te przerosty służą czemuś, ponieważ one zwiększają powierzchnię tej śluzówki. Nie? Tak samo jak endometrioza jest przerostem śluzówki w drogach rodnych kobiety po to, żeby ewakuować efektywniej ten śluz, bo jest go za dużo. Jeżeli mamy przerosty w zatokach, trzeci migdałek to jest przecież przerost po to, żeby organizm efektywniej odśluzowywał się. Natomiast to się lekarsko usuwa, nie? Ale jeżeli przyjrzymy się tutaj tym procesom, to może się okazać, że kiedy my na przykład takie dziecko, które ma trzeci migdał, jest takie zaśluzowane, bo to się łączy, dziecko jest zaśluzowane i ma trzeci migdał, nie? Ale się z kolei medycznie traktuje, że on ma trzeci migdał, więc jest zaśluzowany, a to jest odwrotnie, że to jest mechanizm takiej samonaprawy, tworzyć przerosty po to, żeby tego śluzu więcej powiedzmy ewakuować, bo jest go za dużo w organizmie, nie? I w związku z tym nasze organizmy tak działają, nie? I to jest tylko taki przekaz, że na przykład jak kobieta używa środki antykoncepcyjne, nie? I używa długo te środki antykoncepcyjne, to przysadka mózgowa, która jest nadrzędnym organem regulującym i prowadzącym inne gruczoły hormonalne, to ona żeby sobie poradzić z tym, co napływa z zewnątrz, bo ona jest nadrzędna nad wszystkim innym, co jest hormonalne. Ale jeszcze jest dopływ z zewnątrz hormonów, więc w związku z tym ona z czasem, jeżeli będzie to długo trwało, stworzy przerost. I ten przerost to będzie gruczolak. I teraz zdarzają się kobiety, które mają gruczolaki. Tam, gdzie jest przysadka mózgowa, biegnie skrzyżowanie nerwów wzrokowych, więc w związku z tym
pierwsze objawy, jakie będą, to będą zawroty głowy, to będą jakieś zaburzenia widzenia i tak dalej. I nie będzie wiadomo, o co chodzi. A to efektem, znaczy skutkiem są właśnie środki antykoncepcyjne. To jest taki drugi przykład. I ten przykład, o którym chcę powiedzieć, tej pacjentki z tym nerwiakiem, to ona właśnie jako mała dziewczynka przed komunią poszła z klasą do lasu. I oni tam w tym lesie, no tam sobie zbierali te jagody, jedli z krzaków. I ona też coś tam zjadła takiego, co było prawdopodobnie, nie wiem, być może, że obsikane przez jakieś leśne zwierzę. I ona to zjadła. I zaczęło ją tak strasznie czyścić, dostała tak strasznej biegunki, że nie mogła na tym zapanować i się wypróżniała na oczach kolegów i koleżanek. Tak, i to było dla niej tak strasznie oczywiście upokarzające. To była trauma. I w związku z tym jej układ nerwowy, ponieważ była dzieckiem, nie potrafił sobie z tym poradzić. I żeby sobie z tym poradzić, to tu w brzuchu mamy drugi mózg, nie? I w związku z tym nastąpił przerost tej tkanki nerwowej, w tego nerwiaka, żeby sobie z tym poradzić, czyli żeby powstrzymać, powiedzmy, to wypróżnianie. Tak reagują nasze organizmy. I żebyśmy to wiedzieli, że jak mamy jakieś przerosty, to żebyśmy się nie martwili, tylko że było jakieś złe nasze postępowanie i organizm sobie próbował poradzić i w związku z tym stworzył przerosty. Nie? I tak ze wszystkim, tam gdzie jest jakiś przerost, to tam stoi coś, jakiś nadmiar, z czym organizm musiał sobie poradzić. No i to na tym rzecz polega i tak samo właśnie jest z tym mlekiem, z którym sobie powiedzmy nie radzimy i to zostaje wszystko przekierowane do układu oddechowego, tak samo z tym glutenem. No i jak mówię, i ludzie chodzą, mówią, mają katary, mają ciągle zaflegmione gardło i tak dalej, ale to jest efekt stanu zapalnego w jelitach związanego z zaśluzowaniem jelit. A jelita, które są zaśluzowane, nie wchłaniają tego, czego potrzebuje nasz system nerwowy, ponieważ system nerwowy jest prestiżowy, więc potrzebuje przede wszystkim białek, tłuszczy i witamin i minerałów. Nie? I nie będzie tego wchłaniał i w związku z tym to jest takie charakterystyczne dla współczesnych dzieci, że te dzieci mają upośledzone wchłanianie, bo to mają w diecie, i potem stają się nadpobudliwe, ale ta nadpobudliwość jest związana z takim syndromem głodującego mózgu, ponieważ głodujący mózg jest wtedy, kiedy nie jest w stanie wchłonąć tego, czego potrzebuje. No. I dlatego trzeba te jelita odśluzować. A co to znaczy odśluzować? Znaczy po prostu usunąć z diety to wszystko, co jest śluzujące. W każdym bądź razie to, żeby utrzymać zdrowie, to musimy wiele rzeczy wiedzieć, wiecie Państwo. Ja dlatego tu występuję z taką prezentacją, żeby uświadomić Wam, że mamy zdobywać wiedzę i mamy tą wiedzę łączyć, wszystko połączyć. Jak potrafimy wszystko połączyć, to potem się okaże, że potrafię sobie poradzić. Nie muszę chodzić do lekarzy, nie muszę odstawać w tych kolejkach i tak dalej, nie? Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, w których jesteśmy chorzy, nawet bardzo jesteśmy chorzy, to zawsze należy zadać sobie pytanie, dlaczego ja zachorowałam, dlaczego i jaka jest przyczyna tej choroby. Nie? Ale przebieg chorób, proszę Państwa, jest zawsze taki, zawsze jest taki. Z tym, że oczywiście spod tego przebiegu usuwamy te choroby, które wynikają z zatoksycznienia organizmu, czyli z zatrucia. I to zatrucie może być związane z różnymi rzeczami, czyli może być właśnie z tym, czego nie tolerujemy, a jemy. Może być związane z lekami, które w siebie wpuszczamy. Może być związane ze środowiskiem, w którym funkcjonujemy, prawda, czy pracujemy, wdychamy coś na przykład, albo jesteśmy w jakichś tam powiedzmy oparach, albo nie wiem, w jakichś asfaltach, w różnych takich powiedzmy szkodliwych warunkach. Również jak przebywamy w środowisku napromieniowanym czymś, nie? Czyli może to być powiedzmy wiele różnych rzeczy, również tak w pracy może się zadziać. I to nie wchodzi jak gdyby w analizę tego typu, bo jak się zatrujemy, to organizm będzie się próbował oczyszczać i to, co my możemy robić, to możemy pomagać mu się oczyszczać, nie?
I to oczyszczać się właściwie to powinniśmy, słuchajcie, wszyscy. Wszyscy powinniśmy się oczyszczać, nieważne czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną. Kobiety mają lepiej, ponieważ miesiączkują co miesiąc i ten okres pozwala im na oczyszczenie. Natomiast kobiety, które już nie miesiączkują, to powinny sobie raz w miesiącu zrobić na przykład 3 dni diety, która pozwoli im się oczyścić. Ja na przykład robię taką dietę warzywno-owocową. Nie? Że jem tylko warzywa i owoce i żadnych białek, żadnych tłuszczy, żadnego cukru. Nie, i takie jem, to zależy. W każdym bądź razie dobrze się z tym czuję, ale uważam, że właśnie każdy człowiek powinien sobie zrobić taki tryb oczyszczania. Nie? No, można, powiedzmy, można i posty, jak ktoś może. Ja na przykład nie mogę postu, bo mi się ciemno w oczach robi, jak jestem tak na głodówce, ale powiedzmy, dla mnie jest idealna dieta warzywno-owocowa, także sobie w ten sposób pomaga. Choroba właśnie przez doktora Hammera, ale nie tylko, przez wielu mądrych ludzi została uznana, że ona nie powstała po to, żeby nas leczyć. Tylko że choroba nas leczy, to znaczy choroba ujawnia nam to, z czym mamy sobie poradzić, prawda? Czyli jeżeli pojawia się jakaś choroba, to mamy zadać sobie pytanie, z jakiego powodu powstała choroba i czym została spowodowana i jaki ma biologiczny sens, czyli dlaczego powstała. Z reguły powstaje wtedy, kiedy mamy w sobie opór na jakąś akceptację czegoś. W życiu mamy być zrównoważeni, czyli jeżeli akceptujemy dzień i noc, jeżeli bez żadnych problemów, jeżeli akceptujemy na przykład lato i zimę, prawda, w naszej strefie klimatycznej, jeżeli akceptujemy całe mnóstwo tych różnych przeciwieństw życiowych, to również mamy zaakceptować to doświadczenie, które nam spowodowało chorobę, ale ona ma nam też jak gdyby pomóc zrozumieć, co mamy zrobić, nie? Czyli tu nawet nie tylko chodzi o samoleczenie organizmu, tylko na przykład podjęcie jakichś działań, żeby rozwiązać problem. Czyli na przykład jest jakaś sprawa, której nie ruszamy od lat i wydaje nam się, że ona się rozmyje gdzieś, wszyscy zapomną, ja też zapomnę i tak dalej i nagle jest takie bum, nie? I to bum ma za zadanie przypomnieć, słuchaj, tutaj jest coś, co to masz rozwiązać, nie? Dlatego, że to ciebie obciąża i to może być przyczyną, powiedzmy, choroby, która się skrycie na przykład pojawi tam, nie? I dlatego mamy sobie z tym potrafić poradzić, czyli stwierdzić, może nam być ciężko i stwierdzimy, kurczę, nie chce mi się za to brać, ale chyba dla własnego dobra zrobię to i się wezmę za to. I potem rozwiązuję ten długoletni konflikt nieruszany i potem się okazuje, wow, jak fajnie, jaki się czuje wolniejszy, nie? I że to na mnie wpływa i też organizm odzyskuje zdrowie, nie? Natomiast rzeczywiście, tak jak dr Hammer mówi, że nie ma chorób niepsychosomatycznych, czyli każda choroba jest związana z naszymi przekonaniami, myślami, uczuciami, odczuciami. Każda choroba. I tylko, że my nie łapiemy tego, że przyczyna jest gdzieś w nas głęboko i jest ściśle powiązana z naszymi odczuciami. Bo to jest tak, że jesteśmy w jakiejś sytuacji dla nas, i na przykład ta sytuacja jakieś odczucia w nas wywołuje, nie? Ale stwierdzamy, a nie będziemy się tym zajmować. A tu właśnie trzeba się skonfrontować z tymi odczuciami. Bo jak się nie skonfrontujemy, to jak mówię, to gdzieś tam sobie zalegnie i sobie tam będzie. I będzie z czasem, ponieważ nie ruszamy tego, będzie nam procentowała jakimiś chorobami. Także choroba stanowi taką właśnie szansę na nasze życie, nie? Że jeżeli zachorujemy, to świadomy człowiek bierze i próbuje rozszyfrować, dlaczego zachorowałem. I tutaj jest pokazany łuk psychosomatyczny, to tak psychologia współczesna pokazuje, jak to się dzieje. Czyli mamy tutaj impuls, tak jak ta żelazna reguła raka,
Tutaj neuroprzekaźniki działają, hormony, układ współczulny, układ immunologiczny i jest choroba. I to potrafi lecieć w mig. To znaczy pamiętajmy o tym, że mamy umysł, prawda, i mamy serce, można by powiedzieć. I teraz my mamy się kierować tym. Oczywiście, że serce jest związane również z naszą podświadomością, również z naszą nadświadomością. I teraz te odpowiedzi uzyskujemy zarówno i tu. Tylko pamiętajmy o tym, że nasz umysł chce w nas być najważniejszy, ale wytłumaczę, czym jest umysł. Umysł to jest taka ta część, taki element nas, który jest nam oczywiście niezbędny do przystosowania się do tej rzeczywistości, tej obiektywnej, w której funkcjonujemy. To jest ta rzeczywistość zewnętrzna, nie? I my do tej rzeczywistości zewnętrznej przystosowujemy się poprzez rozwój umysłu. Jest on nam potrzebny, ale ta rzeczywistość zewnętrzna to jest jednym z elementów. Mamy jeszcze rzeczywistość wewnętrzną i tą rzeczywistość wewnętrzną jest związana ona właśnie z naszą i podświadomością, i nadświadomością, czyli to jest jak gdyby inny świat, inna rzeczywistość i my rozwijając się w życiu, wrastając w wyższą świadomość, my to zaczynamy łączyć, czyli integrować rzeczywistość wewnętrzną z rzeczywistością zewnętrzną. Ma tak być. Zresztą to nawet w świętych księgach jest napisane, że kiedy my to odkryjemy i my to zintegrujemy w sobie, to wtedy mówi się, że umiera stary Adam, rodzi się nowy człowiek, dlatego że jest człowiekiem pełnią, czyli jest integrowany, ale ten świat wewnętrzny to jest świat duchowy i my nie możemy istnieć na tym świecie bez rozwoju duchowości, bo wtedy, kiedy nie mamy, nie przywiązujemy się do takich tematów, to nasze życie jest powierzchowne i zaczynamy to odczuwać, że ono jest takie bezsensowne, nie? Człowiek się rozwija poprzez odkrywanie w sobie, powiedzmy, tej rzeczywistości wewnętrznej, czyli tej duchowości, która pozwala nam się właśnie wspinać wyżej, lepiej ogarniać świat, lepiej go rozumieć. I tu chodzi o to, żebyśmy tak się rozwijali, ale w tym procesie rozwoju ego będzie nam przeszkadzało, ponieważ ego uważa się, że jest najważniejsze. Jak tutaj pani mówiła, tak. Jeden z takich polskich artystów bardzo mądre zdanie powiedział, że w człowieku jest strona fizyczna, duchowa i ponad. Tak. I tutaj jest... Nie tylko, ale niektórzy ludzie tylko bazują właśnie na tej fizycznej, prawda? Nie ma, tak, ale tak wiele ludzi, wiecie państwo, wchodzi w depresję. I z jakiego powodu? Strona fizyczna u tych ludzi jest zaopatrzona dobrze. Mają pieniądze, mogą sobie na wszystko pozwolić, mają dobrą energię do życia, nie można powiedzieć, ale mają depresję. Pytanie dlaczego? Dlatego, że nie rozwijają duchowości. Nie rozwijają. Ich życie jest takie związane z pustką taką życiową. Taką pustką, ponieważ oni nie odczuwają tego wnętrza swojego, czyli tej drugiej strony rzeczywistości, nie? Czyli tej strony duchowej. I to jest, no jak się uświadomi takim ludziom, to oni no, często potwierdzają, że tak jest, nie? Ale też okazuje się, że jest im tak trudno nawet zaakceptować taki stan rzeczy, że ta rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż nam się wydaje, tak? Że funkcjonujemy w tej rzeczywistości zewnętrznej, którą postrzega umysł, pomaga nam funkcjonować w tej rzeczywistości oczywiście, ale to jest tylko część. Mamy się równoważyć, czyli świat wewnętrzny z światem zewnętrznym. I dopiero wtedy będziemy umysł równoważyć sercem. I czasami jest tak, że mamy umysłem powściągnąć serce, a czasami sercem powściągnąć umysł. Takie decyzje podejmowane pod wpływem naszych podszeptów tego świata wewnętrznego, tego duchowego, będą dobrze skutkowały w naszym życiu, po prostu. Ale wybija nas z tego właśnie nasz umysł, który umysł nas ciągle gada, ciągle o czymś myśli, ciągle wymyśla, ciągle tworzy nowe koncepcje, ciągle różne rzeczy. Nasz umysł jest ciągle zajęty i dlatego mówi się o tym, żeby robić sobie medytację, czyli wyciszać umysł, wyciszać, żeby on przestał gadać. Dla niego będzie dobrze, jak odpocznie, ale z drugiej strony, kiedy on nie będzie gadał, to my damy szansę
temu naszemu wnętrzu się ujawnić, nie? I poczuć. A przecież każdy z nas ma ten świat wewnętrzny, który często jest poruszony przez jakieś wydarzenie, przez piękną muzykę, przez piękny obraz, przez różne, powiedzmy, sprawy, poprzez które doznajemy wewnętrznych poruszeń, nie? I to jest związane z tym światem wewnętrznym. Także tak funkcjonujemy w życiu i tak ma po prostu być, ale mamy do tego dochodzić. Przecież wielcy filozofowie tego świata w swoich pismach zawarli taką wiadomość, nie? Że człowiek i jego sens życia jest związany z filozofią i z odkryciem tego ukrytego Boga w nas, prawda? Jeżeli jesteśmy na tej drodze, żeby odkrywać tego ukrytego Boga w nas, to jesteśmy na dobrej drodze. No i tutaj tak, i tutaj proszę Państwa, proszę zobaczyć odnośnie tego tematu umysłu, nie? Jak to jest, że właśnie takie różne mamy warianty braku równowagi, bo na przykład ten pierwszy układ to jest, kiedy serce pociąga umysł. Czyli serce jest tak silne, że umysł daje się pociągnąć, czyli nie zachowuje swojej autonomii, prawda? Tutaj z kolei mamy w tym wariancie, że tu jest serce pociągnęło umysł, a tutaj, że serce przeważa. Tutaj serce przeważa i ten umysł jeszcze się nie dał pociągnąć, ale serce jest silniejsze. A tu mamy odwrotną sytuację, kiedy umysł pociąga serce, znaczy kiedy umysł jest silniejszy niż serce, a tu kiedy umysł pociąga serce. Nie? Pójdźmy dalej. Tu jeszcze chciałam Państwu tylko pokazać jako ciekawostki, ponieważ chciałam pokazać, jak bardzo jesteśmy pięknie zorganizowani. I na przykład tutaj mamy, powiedzmy, mózg. Pokazuję ten mózg, ponieważ wszystko ma swoje odwzorowanie. I ja w swoich różnych badaniach i dociekaniach doszłam właśnie do tego, że ucho, czyli małżowina uszna, którą mamy tu przy mózgu, proszę Państwa, jest odwzorowaniem przekroju półkuli mózgu i po tej stronie, kiedy mamy, po której mamy małżowinę uszną, to ona, jej kształt, proszę Państwa, pokazuje, jaki jest ten przekrój. Gdyby można było, tutaj jest taka próba nałożenia tej małżowiny na mózg. I okazuje się, że tutaj jak mamy części mózgu, tutaj mamy ciało modzelowate, tutaj mamy wejście do kanału rdzenia, to wszystko odpowiada małżowinie usznej i to można, ten otwór słuchowy to jest wejście do kanału rdzenia, to jest tutaj to ciało modzelowate, to jest tutaj śródmózgowie, czyli to jest ta część i to jest oczywiście kora mózgowa, ten płatek ucha tutaj jest płatem czołowym, a ta część odnosi się tutaj do tej części muszczkowej. Tutaj, proszę Państwa, zobaczmy, taki mamy rysunek, jakie mamy punkty refleksologiczne na stopach i jakie one mają odniesienie, prawda? Dlatego warto poddawać się refleksoterapii, proszę Państwa. To jest super metoda na poprawę pracy wszystkich narządów wewnętrznych, nie? I teraz gdybyśmy mogli zobaczyć, patrzcie Państwo, tu jest stopa i tu jest, gdybyśmy przyłożyli stopę, bo mówi się, że ten grzbiet stopy odpowiada naszemu kręgosłupowi i gdybyśmy tą stopę przyłożyli do pleców, to mamy dokładnie to odwzorowanie naszej stopy na narządy, prawda? To są takie, no, takie animacje. Oko jest odwzorowaniem oczywiście naszego organizmu, ucho. Mamy całe mnóstwo tutaj różnych punktów akupunkturowych, poprzez które możemy właśnie dotrzeć do ośrodków, które są na przykład porażone. Więc refleksoterapia jest bardzo dobrym, powiedzmy, dobrą metodą. I zobaczcie Państwo, ja tutaj początkowo jak to odkryłam, to stwierdziłam, że muszę to zbadać i to jest jedno dziecko. Ta dziewczynka ma uszkodzenie, znaczy źle rozwiniętą ma półkulę lewą i zobaczcie Państwo, jak się różnią te uszy, czyli to jest lewe ucho, a to jest prawe ucho, gdzie małżowina, znaczy gdzie półkula mózgowa jest prawidłowa, a lewa półkula jest nieprawidłowa. Także nasze ciała są doskonale zorganizowane, natomiast gdybyście tutaj może cofnę, gdybyście chcieli
zobaczyć, jakie są, powiedzmy, można stosować na soki, na wszystko, no to sobie tutaj znajdźcie, co jest dobre do jedzenia, tak, na wasze problemy. Wszystko jest konieczne. Tak. No. Dobrze, tutaj mamy, o, i takie właśnie, takie produkty mamy ich najwięcej spożywać, ponieważ pamiętajmy Państwo, że jak spożywamy mięso, spożywamy w ogóle produkty zwierzęce, to wpuszczamy w siebie te obce elementy tego pokarmu, nie? Rośliny nam tego nie dają. Natomiast mięso zawsze niesie ze sobą informacje tego organizmu, który był tego zwierzęcia, prawda? Czyli tak jak krew jest informacją, jak mocz zawiera informacje o organizmie, tak samo powiedzmy mięso, każde tam powiedzmy część tego mięsa, każda komórka zawiera również informacje. I że powinniśmy tak się odżywiać, żeby jak najmniej tych obcych informacji powiedzmy w siebie wpuszczać, nie? Natomiast jeżeli chodzi o warzywa, to one są dla nas jak gdyby stworzone, ponieważ zawierają witaminy, minerały, błonnik, zawierają energię słoneczną, ale o co chodzi? Więc jak my spożywamy mięso, to ja na przykład jako osoba z grupą krwi AB, to ja mam problemy z trawieniem mięsa, ponieważ no, mam taką grupę krwi i mój organizm produkuje mało soków żółciowych. Ale mięso nie zawiera swoich enzymów, pamiętajmy o tym. Jeżeli ja chciała dobrze strawić to mięso, to ja muszę sobie dostarczyć enzymy, nie? Natomiast warzywa, owoce, rośliny, jakie spożywamy, to one zawierają jednocześnie te enzymy, które pozwalają nam je strawić, nie? Dlatego one są, powiedzmy, bezpieczniejsze. No i tutaj pewnego razu uczeń zapytał mistrza, ile trzeba czekać na zmiany? Jak się tylko czeka, to długo. Zmiana nie jest bolesna, bolesny jest opór przed zmianą. Tak, no i tutaj wybaczenie, sobie wybaczenie. Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć, czyli nie pamiętajmy o przeszłości. Danuta Szlaflarska, ludzie często mnie pytają, co robić, żeby tak długo żyć. Nie wiem, ja nie robię niczego specjalnego, po prostu kocham życie we wszystkich jego barwach, odcieniach, cieniach. Życie jest cudem, zawsze. O. Thank you.